a te kolory nie. Gdzie jest Paweł? On jest jako jeden z niewielu na szagle. Wiesz co, możesz zapytać, a same fetki jedziecie? No możesz na przykład tego, szefa kuchni zapytać, czy nie chcesz szagle zabrać. Ja zaraz podejdę. Szukamy statku, którym płynie Bartłomiej w rejs dookoła świata. Może pan mnie puścić? Oczywiście. Proszę pana, o. Teraz jestem na końcu Kei. Tak wygląda port Delfia, z którego właśnie tutaj przygotowywał sobie tutaj łódkę nasz żeglarz, który popłynął właśnie do rejs dookoła świata, by zawijania portu. Tutaj są, idzie jego żona z dzieckiem. I tu idzie jego tata z odbijaczami, bo Bartek nie zabrał odbijaczy, ponieważ odbijacze mu nie będą potrzebne, bo on nie zawija do portu, więc nie musi mieć odbijaczy, nie potrzeba. O, dziecko wypatruje ojca, który popłynął daleko stąd. No, widać, że cała kawalkada żegna kolegów, żeglarzy go. Jedyny statek, który płynie na żaglach, to właśnie Bartłomiej. Bo, znaczy tam takie małe pływają, ale Bartłomiej płynie tam wśród tych, którzy na tym płyną, na... Próbujemy znaleźć go na powiększeniu, jego statek. Jest charakterystyczny, jest pomarańczowy kadłub i na żaglach idzie. Tu jest pomarańczowy, ale to nie ten. O, to jest Bartłomiej, tutaj właśnie płynie. Kolorowa łódka, taka pomarańczowa. O, proszę. No, tak to jest, tak to jest. Tata pojechał, a rodzina została na lądzie i za rok dopiero zobaczą go. Ja dziecko tylko. Nie, nawet dziecko. No dobrze, tak, dobrze. Tak, teraz przychodzę po akty, które nie wiem, co tak naprawdę będę robił w sumie. Będę musiał powiedzieć, że się wszystko zmieściło. Ale po prostu nie wiem, co tak naprawdę jest, czy może być jakaś nowość. Nie wiem, jakaś zmieściowa. Jak widać, rodzina chce być incognito. Dziecko. No, machało tacie, jak widać było, jak odpływał. No i dobrze, Pomorska Telewizja Narodowa. Port Delfia, jesteśmy tu. To była motorówka i bez mnie niestety nie zabrali mnie faceci. Popłynęli sobie do Sokotu. No także ja wracam na swój pokład, swojego okrętu i na tym zakończę wizytę w Górkach Zachodnich Pomorskiej Telewizji Narodowej, gdzie przed chwilą odpłynął Bartłomiej, 29-latek, który postanowił opłynąć świat dookoła bez zawijania do portu, co żeśmy udokumentowali na poprzednim filmie. Ahoj, czerwony korsarz, kontradmirał korsarskiej floty, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej, dla was z Gdańska.